Jesteśmy po gali KSW 15, z nami Marcin Rżalski. Witam, Marcin. Dzień dobry, witam. Może pierwsze, jakie twoje wrażenia po walce? Twój debiut, od razu zwycięstwo, jak to skomentujesz? Debiut dla mnie i dla bliskich mi osób, dla bliskich mi osób, tak? Czyli osoby, które są zawsze ze mną, czy jest dobrze, czy jest źle, udany. A powiedz nam, czy ta walka wyglądała tak, jak sobie ją wyobrażałeś? Czy zaskoczył cię czymś przeciwnik? Nie, no zaskoczyć mnie niczym nie zaskoczył. Wiedziałem, że będzie dążył do obaleń i do walki w parterze. Na pewno wolałem bić się w stójce. Z tego, co opowiadali mi znajomi, którzy widzieli jego walki, no i że to jest taki też zawodnik, który lubi pójść na wymianę, lubi ostrą walkę. Myślałem, że spróbujemy troszeczkę walki w stójce. No niestety wolał obalać. No i co, jednak w parterze też mnie pykło. No chyba bał się tej walki w stójce jednak z tobą podjąć, tak mi się wydaje. To znaczy, no wiesz, ja ci powiem szczerze, bez żadnego tam kurwa unoszenia się i wiesz, i pajacowania, że no wyżej stoi od niego w łańcuchu pokarmowym, jak chodzi o stójkę na pewno. Jeżeli chodzi o parter, na pewno ma większe doświadczenie, no bo jest zawodnikiem brazylijskiego jiu-jitsu, ma jakieś doświadczenie w walkach MMA. Także wybrał płaszczyznę walki, która jemu bardziej odpowiadała. A czy aktualna jest ciągle walka z Pawłem Słowińskim i czy chciałbyś tej walki? Nie, no z Pawłem Słowińskim walka na pewno by wyglądała typowo stójkowo, tak? Czyli na pewno byśmy się prali w parterze i wtedy który z nas by uznał, że akurat można obalić, to by obalił przeciwnika, prawda? Na pewno bym chciał zawalczyć z Pawłem. Czy jest aktualna, no to chyba w tym momencie zależy tylko od Pawła. A jakie twoje plany na przyszłość? Czy wiąże się z Federacją KSW i z MMA, czy jednak powrót do K1? To znaczy, wiesz, jeżeli chodzi o MMA, to tylko KSW. Jestem lojalny. Czasami na tej swojej lojalności, kurwa, wychodzę jak Zabłocki na mydle. No ale taka jest moja natura, każdą swoją naturę, nie mam zamiaru zmieniać barw klubowych. Dobrze mi się współpracuje z Federacją KSW. Bardzo szanuję Maćka i Martina. No i co, przyszłość. Wiesz, nie wiadomo, co będzie w przyszłości. Może dziś będę wracał w nocy do domu i będę miał wypadek samochodowy, ale wiesz, jak chodzi, chcę walczyć na pewno, dopóki mogę. Dopóki kontuzje jeszcze, wiesz, są na tyle, że można zacisnąć zęby, je znieść, tam jakoś je zaleczyć środkami przeciwbólowymi czy jakimiś, wiesz, rehabilitacjami, to chcę walczyć. Jeżeli już będą naprawdę mi doskwierały, to zrobię tak jak Łukasz. Escape, dziękuję, schodzę z areny. No może ostatnie pytanie już, Marcin. Czy jest jakiś zawodnik w Polsce, z którym chciałbyś się zmierzyć tutaj na ringach KSW? To znaczy, wiesz, tu chodzi, nie chodzi ogólnie o zawodników w Polsce, chodzi o ogólnie, wiesz, przemiał zawodników w MMA jest dużo większy niż w sportach stójkowych, ponieważ, wiesz, do MMA może wejść zapaśnik, który nie ma pojęcia o boksowaniu, bo po prostu dojdzie do klinczu, obali i z góry będzie bił, tak? Także, wiesz, tutaj jest bardzo duży przemiał zawodników. Ja chcę się bić z najlepszymi zawodnikami, dlatego, bo wiesz, bo wtedy idą za tym duże pieniądze, duża oglądalność, wiesz, sponsorzy, wszyscy są bardziej zainteresowani tym i to nie jest jakaś moje, wiesz, wywyższanie się, pycha, czy jakieś nie wiadomo co. Po prostu taki jest schemat, robisz biznesy takie, że przynosi ci jak najwięcej korzyści, prawda, czyli nie będziesz handlował, kurwa, kapciami, tylko będziesz, jak masz, kurwa, dojście, to sprowadzisz tonę koksu z Kolumbii i ją rozprowadzisz, tak, wiesz, co chodzi. I o to chodzi, tu chodzi o pieniądze i wiesz, i ja to podchodzę do tego, jestem przede wszystkim biznesmenem. Każdą dziedzinę życia, wiesz, mam 30 lat, każdą dziedzinę życia jakąś taką, wiesz, którą prowadzę, jakieś swoje, to staram się, żeby, wiesz, jak najlepiej wychodzić na tym finansowo, no bo, no nie ukrywajmy, kurwa, no trzeba z czegoś żyć. Nie będę wpierdalał trawy, ani pił wody z kałuży, prawda? No tak to wygląda, ja do tego podchodzę w sposób biznesowy, ale normalne, że jeżeli chcę wychodzić dobrze na tych biznesach, to muszę być zajebiście przygotowany, żeby, wiesz, żebym to nie ja, kurwa, później chodził z rozjebanym łbem, tak? Tylko żebym to ja, te łby, kurwa, psuł. Mam nadzieję, że jeżeli zawalczę na 16, to gdy będzie taka sytuacja, jak było, że mogę wyciągnąć tylko, na pewno go wyciągnę. Dobra, i tego ci życzymy, Marcin. Dziękuję za wywiad. Dziękuję.